Maciek. I jak tam jeździmy dzisiaj, siema. Nie, nie wsiadaj, Sanger, reklamy jebane. O kurwa. Cały łupociłem, że sam tu nie ma. Cały nasz sklep. Słuchajcie, cały nasz sklep. Witam wszystkich widzów. Tutaj Robur mi odstąpił. Bardzo dziękuję. 300 gramów mięsa wołowego przed trasą. Standardowo dwa barszcze chemiczne. Ale ja w nie wierzę, jakoś dobrze się czuję po tych barszczach. Zalewamy ciepłą wodą i zaraz ruszamy do Gdańska, bo jutro czekają nas super nagrywki. Trochę na symulatorze siedzieliśmy ostatnio w Assetto Corsie, driftowaliśmy, mieliśmy takie półtora, dwa tygodnie, gdzie non-stop katowaliśmy, nie? A jutro z Jasiem Boraskim lecimy na tor, tutaj Błażej ogarnął. Prawdziwy. Prawdziwy tor. Prawdziwy. Sprzęgło będzie w tym aucie. Kiedy asfalt. Kiedy sprzęgło ostatnio? Poczułeś? Jak siłownie jechałem. Po coś Fordem jeszcze. To ja pokażę, co mam na kolację lub jutro na śniadanie. Zobaczymy, jak się dzień potoczy. Lubię się zawsze zabezpieczyć dodatkowo. Tutaj pozdrawiam Sakera, który zadał mi dzisiaj bardzo głupie pytanie. No co ty nie będziesz jadł na trasie? Coś takiego. To jest posiłek dodatkowy, masa to masa. I tutaj mam 350 gramów wołowiny, warzywa, taki gulasz, 3 godziny gotowałem, więc rozpływa się pusta. Pojemnik, nie za dobry, więc... Łatwo, łatwo idzie nawet. Chyba jest okej, co? Jest dobrze. Wygląda bardzo dobrze. Guma. Gumę to ty jutro będziesz palił, człowieku. Jak smakuje? Ale guma trochę jest. Przynajmniej szczerze o swojej kuchni, owca. Dobrze smakuje, ale jest trochę gumowy. Trzeba mieć fuksa, żeby dobry kawał trafić. Wiadomo, są umiejętności przy robieniu steków, ale wydaje mi się, że jednak przeważa tutaj jakość mięsa. Jeżeli znasz podstawy absolutne, to mega kucharz nie wyrzeźbi nic z po prostu gorszego kawałka mięsa, nie? A po co tu przyszliśmy, Robert? Wbijamy na magazyn, bo jak zwykle zapominamy o jakiejś koszulce czy spodenkach, jeżeli przychodzi do wyjazdu. To jest to miejsce i ci panowie, to jest ratunek dla niedojrzałych emocjonalnie czterech mężczyzn, którzy na przykład jadą nad morze i nie wzięli koszulki, skarpet oraz majtek. Tu właśnie miałem przed chwilą pomoc udzieloną w sprawie majtek oraz skarpet. No i teraz okazało się, że koszulki też kurwa nie mam. O, i spodenki jeszcze potrzebuję. Spodenki kurwa? No, te. Drugie. Jeszcze jedne? No. Co ty codziennie spodenki kurwa zmieniasz? Jedną sztukę mam tylko. O, trening, one DP, są ja muszę mieć na zmianę. O. A to nie są pierwszej świeżości. Swają latasz po ulicy?
pokazałeś jak z tą majtki. Jest gites, lubię trasy. Może wejdzie na czas materiał. Na 3,5 tysiącach obrotu jest największy strzał. Zawsze, nie? Konsekwentnie zawsze. Jak zrobisz 4? O! Jednak nie. Dobra, będziemy może już na czasie. Jeszcze lecimy na magazyn wziąć prezenty dla Jasia. Coś wymyślimy. Na czuja. Akurat mamy tuby limitowane, koszulka JTC w środku. Takie coś poleci do Jasia i poszukamy jeszcze czegoś. Ty możesz. Nie, kurwa. Pierdolę, jesteś na rondzie. O kurwa, już pamiętam dlaczego lubię z rabury. Ten akurat. Jakie Sager zawsze chciał zamontować mi tu kamerkę, no, żeby moje reakcje. Ja pierdolę, mielibyśmy tak kanał złoty jeszcze kolejny za darmo. No, no nie, że jakoś się wyżywam na tych ludziach, tylko takie kulturalne podsumowanie, no, taka moja opinia. Taki komentarz, no, wiesz, tego co widzisz. No. Tam jak się zjeżdża z wiaduktu, nie? No. To ty kurwa, słuchajcie, zjeżdża z wiaduktu i skręca w lewo. Wiecie, gdzie jest poczta tam? Ktokolwiek, kurwa? Nie wiem, czy rozumiem. Nic nie wiemy. Tam są dwie dwupasmówki, no nie? W tą stronę w ogóle nie wiem, co on mówi, nic. Wiesz, Robur, o co chodzi? Co ty zrobił? Bo oni są, kurwa, upośledzeni. Poczta? Wiesz, o co chodzi, czy nie? Gdzie jest poczta? Typ, słuchaj, zjeżdża z wiaduktu i skręca w lewo. Manewr, człowieku, jakby był naćpany. No tu, z wiaduktu. Rozumiesz? Sakera tłumaczącego owce, coś się co widział. Jak gość zjechał na pocztę. Tak, ja nie zrozumiałem w ogóle, ale Saker nie mógł przeżyć. I poszli aż tam, żeby Saker mu wytłumaczył. No to się zejdzie trochę, o, już nie nagrywamy. Chyba mu wytłumaczył. Tak? O, ale owca, myślę, po jego minie, że i tak nie zrozumiał, tylko po prostu chce już jechać. Uważaj, też już zrozumiał. Ja też zrozumiałem, jedźmy już. Wszyscy rozumiemy. Rafał, rozumiesz to? Ja nie wiem, o co chodzi. Nie mów tak, bo Sager pójdzie cię wytłumaczyć. Przecież nikomu nic nie powiem. Ja jestem... Godzinę później. I on kurwa tu wjechał, o tu, tu. Tak, już wszyscy rozumieją. Masakra, że tak zrobił. No. Nie, nie łapię ostrości na owcy przez tą twoją szybę. No, badanie przeprowadzam takie, że zobaczymy jaką skorupę na szybie uzbieramy. Dawajcie już na tego maka co mieliśmy. A dlaczego tego nie było? Tu to nie jest daleko. X6, bo jest 6 osób. 6 osób jest. Zachowaj odległość 2 metrów. Że jesteś za blisko. Boże, jak co bierzesz? Makrojala chyba. Dzień dobry, najpierw pytanie pani zadam, bo auto zostawiliśmy na stacji, nie chce się nam po nie wracać. Czy przyjmie nam pani zamówienie, jak stoimy po prostu na nogach? Oczywiście, że tak. Dziękuję, proszę pani. W takim razie tak, będą dwa zestawy. Powiększone makrojala. Ja nie chciałem bez samochodu, tak, no przyznam. Ja też. Tak? Co będzie do picia? Kola 0 dwa razy. Ja bym poprosił podwójnego makrojala. Co będzie z tym makrojalem podwójnym do picia? Kola? Kola. Na rowerze go nie wpuścili, a Paciek zamawia. Zobacz, zobacz. Oraz poproszę cappuccino. Przepraszam, a gdzie pana rower? Nie obsłużymy pana. Ty ludzie pomyślą, że pojeby. Pasażerów to trzeba. Dzień dobry. My jesteśmy rodziną. Jest to gadanie. Dziękujemy. Przepraszam, dziękujemy, pytanie, czy mają panie jakiś rower na sprzedaż? Kolega twierdził, że bez roweru go nie obsłużą. Tak, ja myślałem, że trzeba mieć pojazd kołowy i beka wielka na całego maka, że uwierz można mi, na nogę. To będzie temat wyjazdu teraz. Ej, ty bo masz tak siedzę. Fajne te elektryczne fotele. Ja tak siedzę. Rafał, zrób, ty umiesz robić foty. Wiedział, że to my. No właśnie, dlatego też mam maseczkę. Cyk, 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 cyk.
Dawaj, uciekaj, uciekaj. To są dwa iPhony, ty. Wrócisz, znając się. Weź te dotykaj. To jest odkładam, pełen bo mogę... Masa, masa. Masa. I tak nigdzie się nie pokaże formy. Tylko siła się liczy w tym roku. Zaczęliśmy jeść, ale niestety ktoś musiał zamówić maestro i zostaliśmy skierowani do okna numer dwa. Powiedz jeszcze, co do picia ma. Kapuczyna. I wiesz, to okno takie opuszczone, nie? Okno numer dwa, że ktoś podobno, ostatni raz ktoś tutaj był w 1996, nie? Odbierał maestro. Pewnie kelner jest specjalny do dla takich jak ty, że wiesz, wychodzi... Pewnie go budzą teraz, bo śpi na pryczy. Bo nikt tego nie zamawia. Z całym szacunkiem dla Maćka, nie? Ale płacisz 3 lechy za kanapkę, kurwa, z flagą i jest o połowę mniejsza od reszty, nie? Chuj tam. No ciekawe, czy przeczeka 10 minut, nie? Tam już beka taka... Pączek, pączek! Naprawdę moja rurka jest w śmietniku. Nie wiem. No wyjmij ją. Ale dawaj, przypal Jana, że po prostu znalazłeś. Ha, znalazłem rurkę. Teraz mogę się napić. Maestro! Dojechaliśmy, pączek. Dojechaliśmy, Błażej. Jestem ciekaw, czy jeszcze są widzowie, którzy wiedzą, gdzie jesteśmy, zanim to powiemy. Chyba, że już ktoś mówił, zanim ruszyliśmy. Nie, nikt nic nie mówił. Ja myślę, że jest. To poczekaj, to pokaż tam. To był ten rząd? Myślę, że gdzieś bliżej, ale to nieistotne. Nie, to był ten rząd. Mi się wydawało, że byliśmy tuż za. My byliśmy blisko. Ale tu jeszcze inne uliczki, w ogóle nie było takich... Tak! Byliśmy tutaj... A no, podniesiony. W 2014. Tak, ostatni kiedy raz. Kiedy to startował raz. Owca, Robur oraz kulturystyka dla laika. Tam na tej trawie albo gdzieś tutaj właśnie mnie brązowiliście. Co byłem taki na wychudzony. Na trawie. Jest to zdjęcie, dajmy zdjęcie na ekran. Ale chyba ale tutaj, się obudziłem. Albo tam, bo tam jest więcej trawnika. Kurwa, ja byłem pewny, że my byliśmy w tym pierwszym rządku. W pierwszym rządku, ja też jestem tego pewny prawie. Bo pamiętacie, co Getka się spiął podobnie macie rację stuprocentową. dlaczego tak sądzisz? No bo jesteście mądrzejsi. Macie lepszą pamięć. Nie masz hejterów. Ale wiecie, co się nie zmieniło? My! Jesteśmy wciąż tacy sami! O nie! Gay party! Ja spałem w takim... O, właśnie tu. Ja tu spałem, przed zawodami. Ja ale nawet... przed zawodami chłop... Ja spałem na tej stronie. Bo ja nic nie pamiętam. Ja tu nie spałem. Chyba Błażej, ale inny Błażej. Taki z wielkimi łydkami. Graliśmy w gry tu jakieś na ziemi. Tutaj pamiętam były tak zamknięte. Owca teraz sika. Są nagrania, bo ja wstałem. Czekajcie, słuchajcie, ja wstałem nieprzytomny. I tak, stanie tu na wagę. I 79,900. Uwaga. Ja bym stanął, by było chyba 109,900. Po tym marku, kurwa. Chociaż wypierdziałeś z 5 kilo gazu, ty. Tutaj poszedłem i nie pamiętałem, gdzie zostawiłem bluzę i ciuchy. I wtedy się kapnąłem, że niedobre rzeczy się ze mną stały. Po tym winie. Gdzie idziemy? Na plażę i będziemy oddychać morską bryzą. A, trzeba kurwa odrobić po pierdzeniu Robura. Ale mam bekę, że samochód Robura ma prędkość maksymalną 236 i mówi, że coś jest nie tak, bo powyżej 240 nie chce już jechać. Dusi się. Coś zablokowany jest po prostu, trzeba go elektronicznie odblokować. Komputer. Czysto hipotetycznie rozkminiamy, bo nikt tak nie jeździ. Gdyby tak było, to by tak powiedział. Gdyby jechał tyle. No okej, okay, mamy, dobra, mamy alibi, super. Idzie jak burza, ale słyszałem, że przy 242, no ściana jest. Nagle, ściana. Cześć YouTube, wstaliśmy, idziemy budzić Pączka, Robura, Rafała. Proszę odłożyć to, co macie w dłoniach. Cokolwiek to by było. Halo? Proszę odłożyć to, co macie w dłoni. Panowie. Nie swoje rzeczy też. Kolegi rzeczy też. Co się dzieje? O,
Idziemy na kawę do śniadaniowni. Teraz. No. I zobaczymy co dalej. Świąta miała być, a nie. Nie ma, nie ma! Chciałem widzom pokazać, że 6 lat temu gdzieś tutaj nie było tutaj jeszcze tej drogi, było więcej trawy i tutaj nas smarowali z rana przed zawodami. Dzień dobry! Hej! Wow, dzień dobry, bity. Francuski kolego! Potrzebujemy jeszcze trochę czasu na ostateczną nie, to jest super historia. I nasikał pod rabura. Nasikał. Skąd macie to? Dobry, nie ma problemu. Deklaracyjna sprawa. Dla nas tego. Wbiegł francuski bulldog i nasikał pod rabura. Tak, patrz. Był łowcy nasikał, by tak śmierdział, czy też by taki był wesoły. Widać, że też nasikał. Ale tu siuśki są. Łowcy WK z warszawskiego koksa. Ej, patrzcie to ile siuśków. Byłby taki uśmiechnięty w tej sekundzie. Jeszcze lepszy dzień niż wczoraj. Kurwa! Ciśnij go! Dawaj go! Tubę robię z dupy. O tak, byku! Oj tak, byczku, ciśnij, kurwa! Robię tubę. Dubę. Oj tak, byczku, ciśnij, kurwa! Byczku! Taki on czyszczy? Czyszczy? Jeszcze nie czyszcz, jak skończysz. Czyszczę i może szok. Strzelimy w Jasia z nerfa. Dobra, mamy go teraz do bagażnika. Dobra, do bagażnika go możemy wsadzić. Jaś. Siemano, Rafał. Dzień dobry. Michał, siemano. Dzień dobry. I jak tam jeździmy dzisiaj, siema? No można coś pojeździć, co? Pojeździmy, no. Weźmiemy E30 na tor i weźmiemy jeszcze gruza, treningówkę. I sobie polatamy troszeczkę, dobra. Więc fajnie będzie chyba. Mam nadzieję. No musi być, no czekaliśmy cały tydzień na to. Owca pierwszy, jak nic mu się nie stanie, to my lecimy. Gdzie jest maszyna? Tu jest, w tym będziemy nagrywać reakcję, a okay. Mamy jeszcze drugą treningówkę, która jak się zepsuje, to po prostu oddajemy ją na złom i nie ma problemu, nie? Dobra. Bo w tym to trochę strach. Wiesz, że nam ufasz. Tak, ufam wam i to bardzo dobrze. A w tym po prostu byśmy pojeździli tym, tylko nie zdążyliśmy zrobić regulacji fotela, nie? Bo zobaczcie, jak to jest blisko, nie? I to jest już na maksa odsunięte do tyłu. Aha. I nie zdążyliśmy regulacji. No bo ja tym autem jeździłem, jak miałem 11 lat, nie? To byłem... Tak dotąd gdzieś sięgałem, to musiałem mieć tak mega blisko. No, więc tak. I co powiedziałeś, żebyś się zmieścił, żeby nie zmieniał fotela, bo się zmieścisz. Nie ma problemu. No to dawaj, próbuj. Tak, spróbować? No dawaj. No. Nie było mnie? Nie, no dawaj, spróbuj. Słonczek by wszedł. No ja wejdę, ale ja właśnie jestem wielkości 11-latka, nie? Dawaj. Więc ja dawaj. No dawajcie, dawajcie. To będzie... Zobacz, zobacz. Wejdzie. Uwaga. Jest. Może jechać, tyk. Może jechać. Na razie. A jak się czujesz za kierownicą? Dobrze, wiem, że to jest kierownica, tak? Tu już mniej wiem, nie wiem o co Wączek, chodzi. Pokaż hydrołapę. Test krótki. Gdzie jest hydrołapa? Oczywiście, że to, bo to jest jeden element, którego nie kojarzę, tak? To jest tak. Powinieneś go kojarzyć ogólnie. Ale właśnie nie kojarzę. Zabawa. Zabawa. No. Jak ścigacz Anakina Skywalkera, on jest Anakin, ten mały. Sky trochę mocniejszy jest. Sky ma 650 koni, to już jest trochę lepiej. No z takich ciekawostek to na przykład ten Nissan pali 1000 litrów na 100 km. 1000 litrów na 100 km. To kurwa.
Jak czeka na starcie, na start, to w Angry Birds gra. Na tablecie. A jaki masz pak tutaj? Więc nie wiem, z ile litrów? 20, 30, coś takiego. Więc ale to tylko na chwilę starcza, nie? Chłodnica paliwa. Bak, tu jest wszystko, nie? Bo z przodu by się nie zmieściło nawet. No. Za duży silnik jest. No. Moje uszy! Baza, co? Szok! Smok! Czujesz, że z tego silnik jest jak tam? Jak Bumblebee, nie? Czarny Bumblebee. Tak. O, jaki ten. Jak tam? Nie przypadkiem tu stoję, nie? No kurwa, człowiek. Taka łajba. Jak smoki w Game of Thrones. No. Nawet wygląda tak samo. Surowa siła. Surowa siła. A ten zapach od razu. Pojedziesz już? Ty po ulicy można, no. Serio? Nie, no. Nie ma za głośnego wydechu? Nie ma. Ma, no właśnie. Bez, tutaj bez niczego w środku to jest jak łódka. Jak łajba. No, no. Gdyby to wyłożyć jakąś folią, normalnie. Słuchaj, 64? Którego któryś? On jest jakoś 80? 81? Myślę. Kurczę, jak wy szukacie co? No w necie szukacie, tak? No to znaczy... Sprowadzacie ze Stanów? To znaczy, ze Stanów mamy wujka w Ameryce i on mówi: dobra, Michał, przysyłaj siano i wysyłamy ci tam coś, nie? I tak tata kupuje sobie często jakieś rzeczy. Jak jadą co? Gdzieś z furą, to z ciężarówką. Najporządniejszy samochód na świecie. Czy to jest definicja gruza podręcznikowa? Tak, to jest podręcznikowa definicja gruza. 3000 zł, silnik, 170 koni i wszystko, wszystko jest w nim porobione. Skręt, gwint, fotele, wszystko. Jedyna przeróbka, która zajebisty. Ostatnio dużo kosztowała, to olej, nie? Wymiana oleju. Zajebisty, 107, ale ten leciutki pewnie, nie? No, jest leciutki, nie? To tak jedzie. Pusty to. No, ale tu mamy resztę, nie? Jeszcze tu macie? No. Jej. Gdzie jest samochody? Samochód Batmana, jak z jakąś mi się kojarzy, to mafią. W Warszawie. No, nawet nie dałbyś rady zaparkować. Dałbym radę. Ale chodzi mi, że szersze niż, wiesz, przewidywane miejsce. No ja wiem, Robert by dał wszędzie, nie? Robert by kurwa u siebie w pokoju nie zaparkował. Szerokość spoko. No, tu się śmiejecie ze mnie, jak się Ameryką podniecam. A teraz widzę, że chłopaki mokro macie w gaciach, kurwa. Ty, zrok jest długi. Co to jest? To jest Cadillac, 62 jakoś, coś takiego. To Draper takim jeździł, czymś podobnym. Czy opony tak macie kompas. Jakieś drzewo oponowe, na którym hodujecie opony? Nie, no to znaczy w tamtym sezonie do tego Nissana zamówiliśmy 300 opon i już nam nie starczyło, nie? Teraz. Już nie ma. Gdzieś słyszałem, wiesz co, ostatnio byliśmy też u takiego... mają team drifterski, teraz nie pamiętam dokładnie nazwy, ale powiedzieli, żeby tak pójść półśrodkiem, to żeby to sezon kosztuje 150 tysięcy złotych, żeby pojechać. To jest tak najmniej, nie? No, to znaczy, wiesz, no jak tam sobie jedziesz, 2-3 rundy to mi wychodzi. Ale jak już później się chce startować na przykład, nie wiem, w Mistrzostwach Europy konkurencyjnym autem, no to samo auto i części zapasowe do niego to jest jakieś 300-400 tysięcy. Mhm. No i wiesz, i do tego każdy wyjazd, opony, serwis i w ogóle to ci wychodzi, nie wiem, załóżmy 40 tysięcy, jeden wyjazd. Trasy, nie trasy. No bo wiesz, no Mistrzostwa Europy teraz są wszędzie, na przykład najdalej runda co jest, to my z Gdańska byśmy mieli 3,5 tysiąca kilometrów, no dlatego nawet nie jeździmy, nie? Teraz ograniczyliśmy to jeżdżenie, bo to za dużo pieniędzy wychodzi po prostu, nie? No kurwa, i widzisz, a nie te kanciaste kurwy, co teraz robią.
No jak, człowieku, to jest wygoda. Nie, kurwa, no zobacz. Ja, jakie wnętrze. Robur, bo pewnie to oglądasz. Fajny masz samochód, ale kurwa, siedzę jak na krześle, kurwa, drewnianym. A tu patrz, no człowieku, pierdolę. Jakie X5, co? No jak? Ale to jest właśnie sedan, no nie? Wyobraź sobie Skoda Octavia taka, nie? Wielka, w tamtych czasach. Ja jej w kadrze nie obejmuję. Ja bym chciał właśnie, żeby piątka była jeszcze większa. Tutaj, jeszcze... ej, jakbyś rozłożył siedzenia, to masz łóżko, nie? 2x2 metry. Tu jeszcze nie ma klatki, nie? To tu macie ułatwione zadanie do wsiadania. Będzie dobrze. Trzyma fest. To dobra, tak musi to być. To Jasiu wie, co robi. Teraz wysiadanie. Dawaj, dawaj, owca. Dasz radę. O! Uwaga. Zapadł fotel niż ja. Co szło? No bo widzisz, rozruszał się, nie? Lżejszy. To lżejszy, to jak? Jak, owca? Bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. Pakiet startowy Dzika. Dziękuję. Po prostu dla ciebie leci koszuleczka ETCNW. Dzięki wielkie. Teraz już musisz wchodzić w nasz świat, na siłkę. No tak, iść, no tak dobra, dalej. Teraz to już a jest pakietem. A my trochę w swój. No pewnie, to tak będziemy się wymieniać doświadczeniami. Jesteśmy już na torze. Ja jako pierwszy zostanę przewieziony przez tego dżentelmena. No zaraz zobaczycie, nie, jak to z zewnątrz wygląda. Wewnątrz zobaczycie na kanale Jasia, tak, jak to wyglądało. Jak tam, Saker? Nie no, kurwa, nie wiem serio, czy tam wsiąść. Co? Dawaj, wsiąść! Nie wiem, kurwa, no ale chodzi o to, że ja mam szacunek, wiesz, na przykład do tego, żeby tam nie zwymiotować, no. Rozumiesz? Sprzęt, wszystko, higiena, no kurwa, no nie wypada niektórych rzeczy zrobić. Jest niezaprzeczalnie mistrzem w tym, co robi. No i tyle, no. Musicie się przejechać sami. Teraz Robert? Tak. Teraz Robert? Tak. Ja dawaj tego byka. Nie, nie wsiadaj, Saker. Będziesz przerażony. Będziesz się modlił przez cały przejazd. Bo szczerze, mimo tego, jak patrzę z boku, serio myślę, że mógłbym się zżygać. Wiesz co, moja pierwsza reakcja jest taka, że to było popierdolone. Myślałem, że przecenia coś, że źle oszacował, że wiesz, że za bardzo chciał. I nagle pyk, klei wszystko, nie? Zobaczysz, będziesz w szoku. Widziałem tu. W szoku będziesz, jak to od środka wygląda. Saker, musisz spróbować! Zajebiście! I komfortowo! Ale tu jak się rozpędzi w ogóle... Komfortowo! Ej, ale jest tak, że wewnątrz szybciej to... Szybciej się wydaje wszystko, nie? Niż na zewnątrz. No tak, tak. Powoli i tak w sekundę. Patrzę, już mówię, o kurwa, ale was musiało skręcić tam w środku. A tam, bo nie mówiłem do kamery na tym zakręcie, mówię, nie no, przeliczył się, nie? Latarnia. I nagle cyk! O to, teraz. O, no to. To. Na mnie, kurwa. Dobra. Polczek będzie bladszy niż wczoraj chyba. W dzisiejszym dniu
każdy musi takie kółko zrobić, każdy. A kto nie zrobi takiego kółka, idzie do mnie do pracy na gospodarstwo. Mam dużo pracy, akurat by mi się ludzi tylko zwolniło, silnych chłopów potrzebujemy. Jest motywacja. Umowa stoi. Jest motywacja. Ja przeniosę swoje talenty na gospodarstwo, bo jak wiadomo, nie będę się uczył, także... Dziękuję, że nas oglądaliście, teraz będę tutaj, nie? Ostatnie słowa? No, ja nie mam nic, no poza tym, że przynoszę talenty tu na gospodarstwo i tyle, no także moja ostatnia część rozrywkowa w życiu. Ja ci zazdroszczę, że jeszcze tego nie przeżyłeś, chciałbym być na twoim miejscu. Ludzie się nie zmieniają podobno. Rafał, ja miałem coś takiego, że jak jechałem, to mega, nie? Uczucie, super, a jak wychodzę, to nawet nie było emocji żadnych, bo ja po prostu tak żałowałem, że to się skończyło, no. To trzeba w trakcie czuć. Potem już, kurde. Tak, ja dużo nie potrzebuję w życiu. Spokój się liczy. Tak. Saker. Saker 2020. Tydzień temu. Ja potrzebuję tylko spokój, kawałek trawy. No nie, saker, zaraz zacznie zapierdalać. Nie wierzę, kurde, ale jest akcja, co? Tutaj na tym w ogóle. No tu i powiedział mi, ja się 60 na godzinę tu jechałem, nie? I to no. Mi się najbardziej podobało, tak. Chyba jeszcze raz dzięki. Powiedziałem, może mi się to najbardziej podoba jeszcze raz pierdolną, no. Ten zakręt, ten odcinek taki szybki. Jak dron za autem leci, no. Pięknie. Upaliłeś tam, co? Nic nie mówię po prostu. Ty upaliłeś? Masakra, co? Opary chyba ci na łeb weszły. O człowieku, nie? Nie wiem co powiedzieć. No. Jestem pod wrażeniem. Ale płynie super, jak po lodzie, nie? Nie, serio, po prostu to było dla mnie przyjemne. To nie fajne. Było, w ogóle nie było nieprzyjemne. Mówiłem ci, że... Nie, jeszcze, że samochód coś takiego jest w stanie, w ogóle człowiek jest w stanie zrobić, nie? Samochód to tam... O kurde. Tutaj, nie? Tutaj już myślisz, dobra, no mamo, kocham cię, nie? Tutaj też widzisz się, jak jesteś w tym domku tam zaparkowany, tam 3-6 w tym domku. Ale... Wygląda, jakbyś miał zaraz na trawę wjechać. Ja się przeliczył, nie? No nic. Ludzki błąd, ludzka rzecz, margines błędu. Jeszcze w głowie masz taką myśl, że przyjechaliśmy do niego, nie? Może chce nam się jeszcze bardziej pochwalić. Tak. Czego jeszcze nie do końca potrafi. Tak patrzysz, nie? Czy nie zacznie zapierdalać za bardzo, nie? No. Że wiesz, że młody jeszcze, no. że może za bardzo, nie? Ale nie, to jest prawdziwy mistrz. To jest prawdziwy mistrz z Polski. Zawodowiec. Jest demo, czy by mi pokazał. Krócej. On mówi, dobra, zrobimy kółko tu i tu i mi powiesz, co dalej. Robimy kółko tu i tu. No mówi, i jak? Ja mówię, kurwa, mega. Dawaj, lecimy. Dawaj, lecimy, nie? Nie spodziewałbym się, że saker tak powie, no nie? Nie, no fajnie, no mówię ci. 10 minut to nie wiem, ale tak to nie poczułem nic, no. Fajnie. Więc po prostu fajnie. Przyjemne to było. Bo mi zależało, żebyś wsiadł, serio. No, żałowałbym. Ale fajnie, że... Jak widziałem chłopaków, nie? Jak wysiadają, to po prostu bym żałował, jakbym chociaż na chwilę nie sprawdził. Teraz leci Rafał i Błażej. Ty po nim, czy jak? Nie, ja już zjaśniłem się, najeździłem. A, no tak. Parę dni temu latałem. No fajnie, komfortowo. Fajnie. Nie, serio, już mówiłem Jaśkowi, że od razu łapię takie zaufanie, jak ja, wiesz... Po prostu widzę, jak on czuje ten samochód. Ale nie? Patrz, nie zwraca się uwagi w ogóle, że 15 lat ma, co? No. Po prostu lecisz z nim, bo ufasz mu. Ufasz, nie? Oj, zajebiście się dzisiaj bawiłem, naprawdę. Super sprawa, nie? Super sprawa ten drift. Ale też zmęczył, nie? Trochę trzeba być skupionym. Sztos, idziemy zjeść. Dobra, no bo wszyscy, fajnie się was oglądało. Dziękuję. Smacznego. Dzięki, smacznego jutro. Dusi, dół hyper. Jemy, jemy. Weź musi mocno. Jemy.